Siemaneczko. O, jest. Siemaneczko. Taki brudny paluch. Opel Insignia. W zleceniu... Czekajcie, otworzę. W zleceniu mam napisane nie uruchamiać silnika. Konieczna wymiana uszczelki smoka oleju. Jak myślicie? Już z panewkami, czy jeszcze bez panewek? To w dzisiejszym odcinku zajrzymy sobie do tego silniczka, zdejmujemy michę, obejrzymy sobie panewki, a jak będzie trzeba je wymienić, pomierzymy sobie wał, umiemy wymienić dolne i górne główne wału korbowego bez ściągania wału, rozrządu, skrzyni i tak dalej. Może wam kiedyś już pokazywałem, ale może wam pokażę jeszcze raz, jak będzie taka potrzeba. To co, zabieramy się za robotę, zlewamy olej i jedziemy z tematem. Najważniejszą robotą przy takiej, najważniejszą rzeczą przy takiej robocie jest, uwierzcie mi, z doświadczenia wam powiem, jest wyjęcie bagnetu, ponieważ jak się wkłada miskę olejową później, jak już się wszystko zrobi i tego bagnetu się nie wyjmie, to ten bagnet zawija się tam w misce olejowej za taki plastik i potem się go nie da wyjąć i nie da się zmierzyć ilości oleju i trzeba ponownie zwalać miskę. Ha, wiem, z doświadczenia. Kolejna fajna sprawa, mamy zlany olej, widzicie, tam jeszcze trochę skapuje. I Opel ma tak zwany check system. I zobaczymy, czy ten check system, bo ma czujnik ilości płynu, ilości oleju, zobaczymy, czy wykaże sprawdzanie, że nie ma oleju w silniku. Maska silnika otwarta, ok. Nawet nie pokazało. Czyli kolejny samochód z niepotrzebnym czujnikiem ilości oleju w misce, bo to nie działa. Dobra, i żeby nie było, tu jest czujnik ilości oleju i jest on podłączony, jak widzicie, i nie pokazuje. Już pewne prace poczyniłem, filtr cząstek stałych. Zobaczcie, jaki ładny tam jest. O, coś się tam sypie już. O, olej się w nim chyba zbiera. Czy to wilgoć? Wilgoć. Jest. Odkręciłem, półoś już wyjąłem, jak widzicie. Tutaj olej sobie ścieka, to takie 2-3 setki trzeba będzie później dolać. Tu się odkręca. A po co półosi wyjmuję? Ponieważ jest do miski olejowej przykręcona podpora półosi. Raz mi się kiedyś, no kiedyś się nudziłem i odkręciłem faktycznie bez wyjmowania półosi, ale to mordęga. Szkoda na to czasu. I co, zwalamy michę. Tutaj te dwie śrubki już sobie odkręciłem, jedną, drugą. O, przepraszam, ostrości nie złapało. Jedną, drugą. Za chwilę obkręcimy całość, zdejmujemy michę, patrzymy do panewek, bo to szkoda czasu. Pokażę wam coś fajnego, znaczy fajnego, normalnego. Tutaj są dziurki. O, widzicie? Jedna dziurka oraz druga dziurka. Te dziurki tutaj służą do tego, żeby odkręcić tamtą śrubę, która jest no wewnątrz, prawda? W nowszy, to jest starszy Opel, a w nowszych Oplach tych dziurek tutaj w skrzyni nie było. Nie ma, nie ma. Nie ma już ich tutaj zrobionych, tylko są takie miejsca z X-em, że trzeba nawiercić. Jak ktoś nie wie, to ściąga skrzynię biegów, prawda? Kurde. Oczywiście klient mógł się nie zgodzić na nawiercenie dwóch otworów, które powinny być nawiercone fabrycznie, a już później nie były, ale raczej się to nie zdarzało, bo jak usłyszał kwotę, jaka jest za zdjęcie miski i założenie, znaczy tej, o Jezu, skrzyni i założenie, to powiedział, że lepiej te dwie dziurki wywiercić. Kolejna sprawa. Ja to opanowałem już dawno, parę ładnych lat temu. Te Ople, jak właśnie wymieniać te panewki główne, górne oraz dolne, bez ściągania wału i skrzyni biegów. I póki wał był dobry, wiecie, nie był porysowany, a no mam jeszcze tam narzędzia, leżą na półce do pomiarów tych wałów, takie co sobie dorobiłem. I póki tylko panewki były przytarte, wał był ok, to się wymieniało i było spoko, prawda? I to jeździło, nic się nie działo, tak? Jeżeli było wcześniej klient zdążył przyjechać. Ale w pewnym momencie zobaczyłem, że tak bardzo dużo tych samochodów do mnie na takie wymiany tych panewek przyjeżdża. Z daleka, bardzo daleka, na lawecie, z 300 km, kurde, 400, za Wrocławiem gdzieś tam jeszcze przyjeżdżały. I to z za Wrocławiem, co ciekawe, to przyjeżdżały na lawetach i to tak od jednego pana. No, szybko się szczaiłem, o co chodziło i teraz tak, najgorsze było to, że te niektóre te Insignie przyjeżdżały z porysowanym wałem, mówię, że to się już nie nadaje, prawda? Że no nie, to wał trzeba wymienić, tak? Jest uszkodzony wał. Nie, kazano mi składać na nowych panewkach. Klient nasz pan i się składało, wtedy byłem głupi i o tym nie pomyślałem.
I pan mówi, że dobra, to on sobie jeszcze pojeździ, dozbiera sobie pieniążki, no i wtedy z tym wałem coś się zrobi, prawda, szlif i tak dalej, że może się nie obrócą te panewki, no. No, głupi byłem. Później się dopiero szczeiłem, jak zobaczyłem, że te insygnie z tymi uszkodzonymi wałami, które wiem, bo przecież spisuję sobie numer rejestracyjny i numer VIN podczas przyjęcia auta do warsztatu, dziwnym trawem pokazywały się na OLX Automoto jako 100% sprawne, gotowe do jazdy, doinwestowane. I przestałem to robić. I teraz to, co robię, o, to jest znajomy nasz, który po prostu poprosił, żeby to zrobić, tak? Bo zapaliła mu się kontrolka ciśnienia oleju przy uruchamianiu silnika. To taka smutna historia, no to już parę lat temu było, smutna historia polskich warsztatowców i sprzedawców aut. Dobra, bierzemy się za robotę. I teraz tak, dlaczego tą wykręcamy jako pierwszą, a tamtą wykręcamy jako drugą? Ponieważ tą da się wyjąć magnesikiem, a w wale jest takie wycięcie. Później wam jeszcze to lepiej pokażę. Kole zamachowym jest wycięcie. Później wam lepiej pokażę, jak zdejmę miskę. I ono jest tylko w jednym miejscu. I jak wam spadnie tamta śruba i zakleszczy się, to nie obrócicie kołem zamachowym, czyli wałem, żeby odkręcić tą drugą. A to da się wyjąć tędy po prostu magnesikiem. To taki pro tip. Dobra, lecimy dalej. A jeszcze tutaj taki spływ tam trzeba, o, odkręcić. Gumkę trzeba wymienić. I no to już dużo mi nie zostało. Zaraz będziemy już na miejscu. Mizeczka zdjęta. Tutaj był taki plastik jeszcze. To właśnie o czym wam mówiłem. To tam sobie leży. O, coś takiego. I tutaj jak wchodzi bagnet, jak składacie miskę, to on się zawija tutaj i potem nie da się go wyjąć. O, a teraz zobaczymy sobie, czy panewki są już u nas w misce. To nie. To jest taki odlew. To takie, gdzie to nie. Taki brzydki, oplocki odlew. Zobaczymy sobie, czy mamy jakieś tutaj panewki. No ja niby cały olej zlałem, wiecie. Ale jak widać, cały się nie zlał. Dobra, wylałem pozostałości tego oleju na tyle, na ile się udało wylać. Odkręciłem też smog. No, to w sumie to mogę wam pokazać. O. Nie ma tam nic, ale... Są takie malutkie, o, tu, tu, tu. Co, idziemy odkręcić główny czy korbowody? Strzelajcie w komentarzach, które poleciały. Raz, dwa, trzy. Ja stawiam na korbowodowe. Główne rzadko kiedy leciały. Przy tak malutkiej ilości na 100% górne korbowodowe będą przytarte. A ten, albo zatarte, albo bardzo mocno zatarte, nie wiem. No nie ma tego w sumie tak dużo, ale olej mógł wyłapać większość, bo ponieważ ten smog, jak widzieliśmy, ma takie grube siateczko, ale nowy wyraz, siteczko. I to one przelatuje, łapie to filtr, filtra jeszcze z niej nie wykręcałem i stawiam na korbowodowe, górne. To ja się zabieram za robotę, wyjmuję panewki, widzimy się za chwilę. Jesteśmy pod autem. Jak widzicie, odkręcone mamy panewyczki. I teraz tak, no, główne, jak widzicie, wyglądają tak. Nie, to nie jest źle. Ja palcem zrobiłem ślad. Jest bardzo dobrze. Główne wyglądają idealnie. Jeszcze później przejrzę resztę. Korbowodowe, dolne, jak widzicie, igła, można powiedzieć, tam delikatnie jakieś takie tam wyrobienia minimalne, ale opiłki nie wzięły się znikąd, prawda? A tak wygląda górna korbowodowa. No niestety silnik jest zatarty. No dobra, no nie jest zatarty, no. Zaraz wyjmiemy ją. Nie jest zatarty, bo do zatarcia jeszcze mu sporo zostało. Ale tej paneweczki tutaj już nie będziemy wkładać. Jak widzicie, pierwsza warstwa się już zdarła, druga też się zdarła, ta miedziana. I doszło już do tej, nie wiem, stalowa część to jest. Chyba stalowa, bo to wygląda jak stal. Nie wiem, z czego są te panewki tutaj zrobione w Oplu. Są takie, o, twarde, mega twarde. Także, o, jak widzicie, tak to wyglądają paneweczki w Opelku. Czyli zamawiamy panewki,
Dzwonię do klienta, że wymieniamy panewki korbowodowe. Ja jeszcze sobie zdejmę wszystkie panewki główne i wszystkie korbowodowe, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jak będzie coś spektakularnego, to wam pokażę. A co ciekawe, zawsze, w większości przypadków główna druga i korbowodowa druga. No i mamy wszystkie zdjęte. Korbowodowe pierwsza. Wszystkie wyglądają tak samo słabo. Są po prostu podtarte. Idealnie w czas zostało przyjechane. Nie ma co się martwić, bo wał jest w stanie idealnym. Nic nie zostało ruszone, gumka do wymiany. Panewki wymienimy. Korbowodowe główne są w stanie idealnym. Śmigać będzie jak tralala. Setki tych silników już naprawiłem. I jak się zaświeca właśnie kontrolka pierwszy raz, sprawdź ciśnienie oleju czy tam coś takiego, sprawdź ciśnienie oleju, zgaś silnik, od razu należy zgasić i nigdy więcej nie odpalać, tylko przyjechać, bo pierwsze zakręcenie to jest właśnie coś takiego, no może ona była ze 2-3 razy jeszcze odpalona, klient mówi, a kolejne, jak już zedrze tą pierwszą warstwę, zaczynają się mielić, wpadają pod główne, niszczą główne i koniec. Koniec, wtedy już silnik jest do roboty, a tutaj wam pokażę. O, to jest X silników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, których się nie dało uratować, ponieważ skrzywił się blok. Tak wydarło, że już na tam trzeci szlif nawet nie, pasy już się nie dało. Główne, prawda? Także jak ktoś zareaguje szybciutko, będzie żył. Samochód, znaczy się, i on też. Dobra, mamy panewki główne, mamy panewki korbowodowe. Zobaczcie, że one są tak fajnie podtarte wszystkie, tylko z jednej strony, bardziej z tej, ze względu na ruch posuwisty korby, która później zmienia na ruch zwrotny, ale w samochodzie mamy jeszcze jedne panewki. To są tak zwane panewki oporowe wału korbowego. Dlaczego się je w Insigniach, no w ogólnie we wszystkich samochodach powinno sprawdzać? Z tego tytułu, że w dzisiejszych autach, aby uruchomić silnik, należy wcisnąć sprzęgło. Czyli wiecie, co się dzieje. W tym momencie jest silnik, nie ma oleju, nie ma ciśnienia oleju, wciskacie sprzęgło, wypychacie wał korbowy, a zresztą nawet wam pokażę. O, tutaj. Ten wał wypychacie w tamtą stronę, no bo naciskacie na sprzęgło, które jest tutaj. Wypychacie wał. Opiera on się o panewkę oporową, która znajduje się tu. Lepiej wam pokażę, która znajduje się tutaj w tamtych rowkach. O, jednym i drugim, bo są dwie panewki oporowe. I cały wał napiera na to. Cały nacisk sprzęgła napiera na tą jedną malutką panewkę oporową. I następuje rozruch na sucho. Co rozumiem przez rozruch na sucho? Że ta panewka biedna nie ma oleju. Jest wypchnięty całkowicie olej, ona się zaciera, ona się przyciera, dostaje wał luzu, zaczyna stukać, psuje się silnik, a to już nie jeden samochód był, którym trzeba było wał naprawić. I obejrzyjmy sobie, jak ona wygląda. Tu mamy panewkę, tą, która nie jest od strony sprzęgła. Jak widzicie, nic na niej zużycia nie ma praktycznie, tutaj jest tylko minimalnie. A tu mamy panewkę od strony sprzęgła. Zobaczcie, jak już jest wytarta. No, można by ją zmierzyć, ale to nie będzie duże wytarcie. Aczkolwiek, no, to jest właśnie ta nasza, nie wiem, to nawet to nie jest ekologia, tylko to jest, nie wiem, ugłupianie kierowców, jakby nie wiedzieli, że na biegu nie powinno się odpalać auta, to jeszcze się zabezpieczyli tym producenci, żeby koniecznie wcisnąć to sprzęgło. Według mnie to powinna być pierwsza rzecz, która jest wyprogramowana z tego komputera silnika, czyli czy wciśnięte, czy nie, on powinien i tak odpalić. Wtedy byśmy nie zużywali tych panewek, które trzeba później wymienić. A żeby je wymienić, no to widzicie, ile jest roboty. Nowa panewka oporowa wału korbowego do Insigni ma 2,50, a ta ma 2,45, no niecałe, 2,45. Czy ona praktycznie jeszcze nie jest dużo zużyta. No i w poprzednim materiale, co dawałem, nie wiem, z rok temu czy dwa, ktoś napisał, że takie panewki nadają się do pracy dalszej. No to ja wam powiem, że się chciałem tam to sprostować, że się nie nadają.
ponieważ to się łuszczy. O, widzicie? Odpada. Odpada tutaj część panewki i ona wpada dalej, niszczy nam dalsze panewki i wał korbowy i tak dalej. Przebieg tego auta 300 tysięcy, tak niecałe. Także zalecam zawsze kontrolę panewek przy wymianie tej gumki tutaj, co się znajduje. O, czyli tego PSA. Teraz już, o, takiej gumeczki. Tu macie jej numerek. Dobrze jest to zrobić. Zobaczcie, dolna stopa, stopa korbowodu po prostu. Jest idealna, nie powinienem wam tego mówić, ale jak one były już słabe, te stopy, i takie delikatnie panewki już były, o, ładnie się odbiła. Obrócone, znaczy nie całe, wiadomo, że jak się obróci, no to się zniszczy wszystko. Ale jak były takie już, one częściowo się obróciły, bo tak też się zdarzało, że już tak do połowy na przykład się obróciły, ale silnik jeszcze pracował, to no nie powinienem wam mówić. To takie coś dawało się tutaj dużo i na to się składało panewkę. No, tak się spotkałem z takimi autami, gdzie panewki były przyklejone na klej. Także takie też myki widziałem, prawda? Aczkolwiek to lepiej zrobić remont, bo to wiadomo, że długo nie pojeździ. A paneweczki czymś takim smaruje. Wiadomo, górna, dolna, to też jest ważne. Widzicie, oryginalne oplotki zielone były, a teraz już będą takie szare. Jeszcze taka jedna ciekawostka, jak nie wiecie, w którą stronę ma być zamek, bo wypadła wam na przykład stopa dolna i nie wiecie, jak ją włożyć, to jak silnik się kręci w prawo, to zamek musi być od strony blokady. Silniki zazwyczaj kręcą się w prawo, czyli tendencję ma silnik do wypychania panewki, do wyrzucania ją w tą stronę. I ten zamek służy po to, żeby właśnie opierać się temu. I to tam wam zawsze pomoże przy remoncie silnika, jeżeli zapomnicie lub jakiś silnik będziecie robić pierwszy raz, który wam przywiezie na przykład w kartonie, to zamek zawsze jest w tą stronę, żeby się blokował, prawda? I tu mówimy o dolnej stopie, bo górna, na przykład w tym silniku, zobaczcie, ma zamek w drugą stronę. Widzicie? Tam nawet jest po prawej stronie, macie odbity zamek starej panewki, tej dolnej, znaczy no, a po lewej stronie macie górną panewkę. I to tak właśnie wchodzi, że zamek do zamka się składa. No, tak jakby ktoś nie wiedział, no. Wiadomo, zawsze się można pierwszy raz składać silnik albo coś. No jak widzicie, tu już mam poskładane 25 Nm i 60 stopni są korby, a głównych nie pamiętam, muszę zobaczyć, bo to już dawno było. Teraz jeszcze ta główna wjeżdża, tutaj jeszcze wał muszę trochę podczyścić, już mam przesmarowane. Zresztą ten olej to tutaj sobie może lewać się, bo przecież i tak olej tutaj jest, to nie będę nawet nic czyścił. Tam mamy krany tak zwane, czyli natryski na den katłoka. O, tutaj lepiej widać. O, coś takiego. Koło foniczne wału korbowego. Jak to ktoś kiedyś Petera poprawił, niech będzie. Chociaż to nie jest koło foniczne, ale dobra. Spływ. I nasza gumka, która jest wszystkiemu winna. No ale dobra, gumka gumką. Twarda jeszcze mocno nie była, ale już zapalała kontrolkę. Skręcamy dalej, zakładamy micha i wyjeżdżamy. Dobra, insygnia poskładana, olej uzupełniony, jest full stan. Nic. Powinna się świecić przy odpale. A, nie świeciła się, zresztą była słychać nawet po silniku, że nie miał ciśnienia oleju. Teraz już ma ciśnienie oleju. Chwilę sobie pochodzi. I gaszę z tego tytułu, że muszę sprawdzić ilość oleju w silniku. Oczywiście nie będzie go za mało, ja wiem, ale sprawdzę z czystej ciekawości. No, pracuje ładnie. To teraz zobaczymy, ile oleju. No i dobra, po odpaleniu zobaczcie, z całego full stanu jest tak 3 czwarte, czyli spokojnie. A, tutaj leżało na smaczce. 3 czwarte, spokojnie możemy zostawić. Z tego tytułu zostawię, żeby klient wiedział, czy przy wypalaniu DPF-a mu rośnie.
Czy silnik pobiera i opada, bo tutaj na tym bagnecie to słabo widać, jak już jest, wchodzi powyżej maksa, to nie widać już ile tego oleju faktycznie jest, dlatego ja zawsze w tych insigniach nalewam tak właśnie te 4-5 mm tu zostawiam, żeby klient miał tutaj wgląd, czy już się zwiększa, bo tak jak to zawsze ja mówię i powtórzę jeszcze raz, według mnie jak macie tak nalany właśnie olej, że jest tak powiedzmy 3/4 i podczas jazdy już Wam się zwiększy do fulla, troszkę nawet ponad maksimum, to znaczy, że ten DPF był wiele razy wypalany i olej należy po prostu wymienić, mimo że nie będzie to 10 tysięcy kilometrów przejechane, czy tam 15, co ile wymieniacie, ale po prostu za bardzo ten olej już jest rozrzedzony ropą i trzeba go wymienić, żeby nie zatrzeć tej jednostki napędowej. No tutaj też gumka swoje zrobiła i to, że oleju było za dużo. Trzymajcie się, cześć. Sponsorem programu był importer Pukanek, dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.